Perfekt. Dzień dobry, witam ciepło i serdecznie moją drogą załogę. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. Nagrywamy sobie na żywo podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Dzisiaj mamy już 94. odcinek, czyli ja jestem online fitness coachem, przedsiębiorcą i zajmuję się tym, że pomagam zapracowanym kobietom w tym, żeby się odchudziły, żeby nie musiały zmieniać całego swojego życia do tego, jak mają się odżywiać i jak ćwiczyć, tylko żeby robić to z miłością do siebie i tak raczej bezboleśnie. Dobra, więc moje drogie, bardzo Was witam, super, że jesteście. Dajcie znać w komentarzu, daj znać w komentarzu, jak się czujesz. Mam nadzieję, że masz super dzień i że miałaś super weekend. Ja dzisiaj leciutko mam, czuję zatkany nos, więc z herbatką, z miodzikiem i z goździkiem lipą będę tutaj z Wami. Więc dzisiaj, moje drogie, będzie taki temat, o który najczęściej mnie pytacie, czyli co zrobić, by zrzucić te 5 kg. I jeżeli widziałyście wcześniej na mojej relacji właśnie na Instagramie i na Facebooku, dzisiaj dodałam właściwie dwie wiadomości od moich podopiecznych. Jedna to jest właśnie 3 kg minus, to jest bardzo szybko, bo w tydzień, a druga to są też właśnie 2 kg u mojej podopiecznej, więc no naprawdę to jest wszystko możliwe i jak najbardziej to działa. Hej, super dzisiaj wyspana, no i rewelacja, bardzo się cieszę, Kasiu. I więc te rzeczy po prostu robimy w praktyce i dzisiaj będzie taka prosty wyznacznik tego, kilka rzeczy, które jest do zrobienia, trzy najpotrzebniejsze rzeczy, co warto jest zrobić, żeby po prostu zrzucić te kolejne 5 kg. I tu są takie bardzo, bardzo fajne, myślę, że rzeczy i bardzo też praktyczne. Czyli zaczniemy od tego, że pierwszą rzeczą, jakiej chcę powiedzieć, to przede wszystkim jest dieta, czyli to będzie deficyt kaloryczny. I można to zrobić po prostu tak, że możemy sobie dokładnie obliczyć, jakie mamy zapotrzebowanie kaloryczne. Tutaj warto jest wejść na annasośnierz.pl/TDEE i tam sobie wpisać swoje dane, jak wiek, wzrost, waga i prędkość, jak chcesz się odchudzać. I wtedy będziesz mieć podaną ilość tych kalorii w lekkim deficycie, czyli najlepiej jest to zrobić pomału, delikatnie, nie jakoś hardkorowo. I to jest ta pierwsza rzecz, czyli później monitorujemy sobie to, co jemy i pijemy. To, co jemy i pijemy, czyli w aplikacji Fitatu, czyli po prostu sobie tam wszystko dokładnie sprawdzamy i jesteśmy w lekkim deficycie kalorycznym, czyli tam 200-300 kalorii. To jest taka pierwsza z rzeczy, o której warto jest dbać i tym od tego zaczynamy. Czyli tu nie chodzi o to, żeby zmienić dietę o 180 stopni. Później jakby na kolejnych etapach dodajemy i zmieniamy różne produkty. Natomiast na samym początku to warto jest tą swoją dietę, którą jemy, przekształcić w taki sposób, żeby miała odpowiednią ilość kalorii i odpowiednią ilość białka. Więc pierwsza rzecz, jedzenie. I tutaj już dokładnie wiemy, co warto jest zrobić i to po prostu wiem, że pojawią się osoby, które powiedzą, ja nie umiem liczyć kalorii, ja się tego boję, to jest dla mnie trudne, to nie jest do nauczenia się, ktoś inny może to umie, ktoś inny, kogoś innego, może rodzice tego nauczyli, czy może w szkole ktoś im powiedział, jak to robić, ja tego nie umiem, nie nadaje się, to jest nie dla mnie. I możemy mieć takie przekonania, oczywiście, natomiast co różni osoby, które skutecznie osiągają pewne rzeczy od innych, którzy tego nie osiągają, to jest ta chęć do zmiany, bo standardowo osoba powie nam, pomimo tego, że czuje się do dupy, czuje się źle, jest mi niewygodnie, to ja jestem idealna, kocham siebie, pomimo tego, że nieraz jestem na siebie strasznie wkurwiona, to ja i tak po prostu, co byś mi nie powiedziała, to ja się tego nie nauczę. Wolę po prostu być zła na siebie, poddenerwowana, ale ja się tego nie nauczę. Cześć. Więc, czyli to są osoby tak zwane reaktywne, które nie są w stanie nic zmienić. I to są takie osoby, które nawet jeżeli robią to latami, miesiącami, dekadami, robią cały czas te same błędy i powiedzą sobie, jakby powiedzą nie, ja tego nie zmienię, ja tego nie zrobię, weź się po prostu odczep, nie umiem liczyć kalorii, nie będę tego robić, wszystko inne, tylko nie to. Mogą być takie osoby.
Natomiast zamiast tracić czas i się irytować, pamiętajmy, że wszystko, co mierzymy, ulega poprawie. I czy to chodzi o nasz budżet domowy, o prowadzenie naszej firmy, o jedzenie, o ilość snu, kroków, o ilość kalorii, jaką robimy, to wszystko, co mierzymy, ulega poprawie. Więc monitorujemy to, co jemy i pijemy i, moje drogie, jesteśmy w deficycie kalorycznym. To jest pierwsza z rzeczy. Druga z rzeczy, moja piękna załogo, to jest to, żeby wypijać 2 litry wody dziennie. Ten oto piękny, przezroczysty płyn, warto jest go pić 2 litry dziennie. I tutaj oczywiście mówię o osobach, które są zdrowe, nie o osobach, które mają chore nerki. Ja nie jestem lekarzem i ja współpracuję z osobami przez te 7 lat, które pracuję. Miałam jedną osobę, która ma faktycznie jedną nerkę i wtedy też do tego dostosowaliśmy tą dietę, więc generalnie 2 litry wypijanej wody, czy to będzie, najlepiej byłoby to wysoko zmineralizowana, to jest świetna sprawa. Kilka z rzeczy, dlaczego to jest ważne. Zmniejszy odczucie głodu z uwagi na to, że masz czołem czołem, z uwagi na to wypijasz tą wodę, nie? No i to zmniejsza odczucie twojego głodu. Biegasz częściej do toalety, więc po prostu nie użalasz się tak bardzo na tym, co się dzieje, nad problemami innych ludzi. Kolejna z rzeczy, załogo, to taki żarcik, nie? Kolejna z rzeczy to jest to, że wypijając te 2 litry wody, zwykłej wody w temperaturze pokojowej, to twój organizm potrzebuje spalić 100 kalorii tylko po to, żeby podgrzać temperaturę wody do temperatury, z temperatury pokojowej do temperatury ciała, nie? Więc tutaj już zobacz, 100 kalorii więcej po prostu spalasz tylko przez to, już nie mówiąc o tym, że lepiej trawisz, masz lepszą perystaltykę jelit, jest bardzo dużo rzeczy, jesteś dużo bardziej skupiona, więc wypijanie tej wody, dostarczasz sobie więcej minerałów w organizmie. Lepiej po prostu też spalasz tkankę tłuszczową z uwagi na to, że wydalając tą tkankę tłuszczową, gdy już jesteś w tym deficycie, to robi się to na 3 poziomach. Pierwszy to jest taki, że wydalamy z oddechem. Z oddechem przez skórę wypacamy, później załatwiając się, robiąc siku i kupę, tam też wydala się tą tkankę tłuszczową. W tych wszystkich rzeczach potrzebna jest woda, więc jakbyśmy nie były uparte, to te 2 litry wody jesteśmy w stanie wypić. Oprócz tego pijamy, co chcemy, kawa, herbata, co my tam lubimy, ale woda jest bezapelacyjnie 2 litry, gdy chcemy zrzucić te 5 kg w przeciągu miesiąca. Ok. Kolejna z rzeczy to jest ta większa ilość ruchu. I nie będę tutaj się teraz rozwodzić odnośnie treningów. Nie, nie, nie. Nie musi być, Kasiu, tutaj jakaś mocno schłodzona. To nie ma sensu. Jest zimno. Będąc w deficycie też będzie ci jeszcze chłodniej. Były kiedyś takie idee i takie pomysły, żeby wodę pić jakąś tam zamrażaną, z lodem, czy jakiegoś tego typu rzeczy. Nie ma sensu. Naprawdę z uwagi na to, że tak. Może ci to spowodować, że będziesz mieć większą tendencję do przeziębiania się. Teraz w dobie COVID-u jest jesień, nie ma sensu sobie tego robić. Wystarczy po prostu woda w temperaturze pokojowej. 2 litry codziennie, to ci da naprawdę super sprawę. Te 100 kalorii to naprawdę jest dużo. To jest tak, jakbyś spaliła po prostu banana, nie? Tylko i wyłącznie pijąc tą wodę, nie? A biegając jeszcze do toalety, masz więcej spontanicznego ruchu, więc jeszcze więcej spalamy, nie? To jest temat wody. Trzeci z tematów to jest właśnie kwestia ruchu, czyli jedzenie, picie, ruszanie się. I jeżeli chodzi właśnie o ruch, no to we wcześniejszych podcastach, a dzisiaj mamy 94, nieraz mówiłam o tym, jakie są plusy z tego, że trenujemy siłowo, że trenujemy regularnie, że wybieramy trening siłowy nad cardio. I to są we wcześniejszych odcinkach, więc można sobie wejść na Spotify czy Apple Podcast i po prostu poszukać w tematach innych podcastów i więcej się w tym temacie dowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o ruch, to tutaj wystarczy ruszyć tyłeczek na spacer. 45 minut spaceru codziennie, nieważne jaka jest pogoda, jeżeli jest tak fatalnie, jak na przykład było wczoraj czy przedwczoraj. Byłam na spacerze z moimi psiakami w lesie, mrzawiło po prostu, to sobota była, nie? Po prostu prawie, że żabami rzucało, nie? Zimno, wieje, jest mega nieprzyjemnie. Ręce mi pozamarzały, słuchajcie, nie? Było mi tak zimno. Psiaki po prostu moje mokre były, musiałam je wycierać. Trudno. Nie ma złej pogody, jest tylko zły strój. Już Wam nieraz o tym opowiadałam na podcaście, że ja w momencie, jak pracowałam na studiach, będąc jeszcze na studiach,
Kraków Valley Golf Club, czyli byłam recepcjonistką na polu golfowym pod Krakowem, to golfiści, którzy wychodzili na cały dzień na pole, na turniej, była to jesień, nie? Czy na przykład jeszcze zanim nie było śniegu, było naprawdę zimno, deszcz padał, były naprawdę nieprzyjemne warunki atmosferyczne i ja byłam taka zdziwiona, wtedy jeszcze miałam takie reaktywne nastawienie, po co wam to w ogóle, wiecie, idziecie za piłką w pole, zimno, zamiast siedzieć po prostu, pić kawę, nie? Z miodzikiem, a oni nie, Ania, kochamy tą grę i pamiętaj o tym, że nie ma złego stroju, nie ma złej pogody, jest tylko zły strój, nie? I kolejna moja wymówka po prostu bęc odeszła, nie? Więc, moje drogie, jeżeli chcemy mieć efekty, to potrzebujemy zrobić coś innego, niż robiłyśmy wcześniej. Pierwsza z rzeczy, dieta w deficycie kalorycznym. Druga z rzeczy, wypijanie 2 litrów wody. I tutaj mówię dla osób, które są zdrowe. Najlepiej wysoko zmineralizowanej, bo więcej się pocimy. I trzecia z rzeczy, to jest chociaż 45 minut takiego szybszego spaceru. Jeżeli chcesz, to ja na przykład robię tak, że zakładam sobie słuchawki, zakładam sobie moje drogie słuchawki na uszy i po prostu idę na spacer, słucham książki albo słucham podcastu, albo jak mam taki bardzo zajęty dzień, to po prostu robię tak, że bez słuchawek po prostu słucham lasu, gdy potrzebuję się wyciszyć. I tyle. Moja droga piękna załogo. Więc jeżeli chcesz, żeby ci indywidualnie doradzić dzień dobry, to zapraszam, żeby wysłać mi wiadomość najlepiej na Anna. Dobra, jeżeli chodzi o wiadomość, to na Instagramie anna.sośnierz lub w bio czy w opisie tego materiału zawsze jest link do ankiety annasośnierz.pl/ankieta. Po wypełnieniu tego zapraszam na darmową konsultację. Umówimy się, zobaczymy, jak jestem w stanie ci pomóc, czy ja i ty jesteśmy dobrze dopasowane i będziemy w stanie zrobić coś dobrego. Więc jeżeli tak, to coś dobrego zaproponuję, jeżeli nie, to po prostu pomogę, doradzę. Dobra, więc pamiętajmy o tym, że sharing is caring. Ja widuję się tutaj z Wami na żywo od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Bardzo Was zapraszam jeszcze nie w tym tygodniu, bo to jest już 94. odcinek. Jest, tak, nie, w poniedziałek przyszły będziemy miały setny, równy odcinek, więc bardzo zapraszam, żeby po kolei właśnie wskakiwać, słuchać, oglądać, angażować się. Ja jestem zdeterminowana, żeby robić te podcasty, uwielbiam to robić i stawiam się tutaj dla Was, więc jeżeli masz tylko jakieś pytanie, więc to zapraszam, żeby mi je zadać, czy to w komentarzu, czy wysłać mi wiadomość. Jeżeli też to, co robię, jest dla Ciebie wartościowe, to zapraszam, to z tego widać prawdę, to zapraszam, żeby właśnie udostępnić, skomentować, czy zapisać sobie to na później, wrócić do tych informacji, gdy potrzebujesz właśnie inspiracji, kopniaka, odpalić sobie to i zrobić te rzeczy, które są konieczne, czyli zamiast się irytować, denerwować, mówić na tym, że to Ty jesteś po prostu biedna, nieporadna, nie poradzisz sobie, niegodna tego, to warto jest po prostu odpuścić po prostu to biadolenie i słuchanie tych wymówek, tylko po prostu ruszyć tyłek, zrobić te piękne, dobre rzeczy, które jesteś w stanie zrobić i być tą o 1% lepszą wersją siebie niż od siebie z dnia wcześniejszego. I dzięki temu będziesz właśnie w stanie za jakiś czas, za miesiąc, za rok powiedzieć sobie, okej, ja jestem naprawdę w miejscu, w którym chciałam być i to jest dzięki temu, że ja włożyłam tą robotę. Ja to zrobiłam, ja to osiągnęłam, co? To wszystko, więc ślicznie dziękuję za dzisiaj, dbajcie o siebie załogo, ja mam jeszcze jakieś pytania na TikToku, więc za momencik na nie odpowiem, a my rozłączamy się i widzimy się w kolejnym podcaście. Dzięki bardzo. Dobra. Wszystkiego dobrego, załogo.